W najnowszym numerze miesięcznika W drodze o temacie trudnym i kontrowersyjnym dla wielu, czyli o antykoncepcji, metodach naturalnych i nauce Kościoła, o sprzeciwie wobec antykoncepcji i rozgrzeszania ze stosowania metod antykoncepcyjnych, o tym, ile dzieci powinna mieć rodzina chrześcijańska i co to jest teologia ciała, którą poleca i zaleca Kościół. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Coraz częściej mówimy: Jezu, ufam Tobie, albo Jezu, Ty się tym zajmij. To są bardzo pobożne akty strzeliste. Ale czy to nie jest trochę oddawanie odpowiedzialności za swoje życie Panu Bogu? Jak się poprawnie modlić tymi formułami i co to znaczy ufać Panu Bogu? Jak się tego zaufania uczyć? O tym także w najnowszym W drodze. Rozmawiamy także z Michałem Rusinkiem, wieloletnim sekretarzem Wisławy Szymborskiej, językoznawcą i mistrzem krótkiej formy, o tym, co można kupić na Poczcie Polskiej. Wierzcie mi, można kupić rzeczy absolutnie niezwykłe. O tym wszystkim w lipcowym W drodze, to już na Was czeka.